Jeśli pan jeździł z ojcem w latach 50. na polowania i ojciec miał broń, to niech pan powie, na jakiej podstawie ją dostał. No nie, ja nie żartuję. Mój ojciec do 89 roku nawet telefonu nie mógł dostać. Nie założyli mu. Za to, że siedział w więzieniu po wojnie jako oficer AK. Nawet telefonu mu nie chciano założyć. Z tego co wiem, z kolei w 1944 PKWN chłopom dał ziemię. Tym samym, tak jak pani Szydło kupiła za 500 zł swoich wyborców, tak PKWN kupił rolników. Ci rolnicy stanęli po stronie niestety komuny w tym układzie. Nie byli zwierzchnikami oddziałów żołnierzy, no, wyklętych, jak to się mówi. Jak to w końcu było z tą aprowizacją? Mógłby pan wyjaśnić? Było bardzo różnie, zaraz o tym powiem, natomiast nie można czegoś takiego robić, jak pan teraz tu nam to przedstawił. Nie wolno go... Znaczy, no nie można. Nie, mówię, nie wolno... Pozwólmy odpowiedzieć. Proszę pana, pan zadał pytanie, pozwólmy teraz odpowiedzieć, bo nie mamy czasu. To dwa zdania. Trochę siwych włosów na głowie mam, trochę starszy jestem od panów, trochę przeżyłem i w tej komunie też. No dobrze, a co to jest za argument? Między innymi miałem wiele kontaktów poprzez ojca. Znaczy ojciec był akowcem, matka też waka służyła, ranna, między innymi w powstaniu. Wychowany jestem, że tak powiem, można powiedzieć, w patriotycznej rodzinie i w towarzystwie patriotycznym, bo ci ludzie po powstaniu spotykali się w czasie już komuny, opowiadali, czytali i tak dalej. A chcę powiedzieć jedną rzecz odnośnie żołnierzy wyklętych z tym, co nie ma, że bezpośrednio miało się bezpośrednio w opowieściach. Z ojcem jeździłem na polowania białostockie, włomżyńskie i wiele chłopów opowiadało straszne. A kowiec miał broń na polowania? Słucham? Polowania. Na polowaniach. Na polowaniach mówię, jeździłem z ojcem. I oczywiście w latach 50. i 60. No, to są te czasy. Proszę pana, nie mamy teraz tutaj czasu na dyskusję. Albo pytanie. Pytanie, niech pan zada pytanie i pozwólmy panu Leszkowi. Proszę pana. Były straszne. I nie będę ich tu przytaczał, bo to nie ma sensu najmniejszego. Natomiast prosimy pytanie. W jaki sposób mieli organizowaną aprowizację? Dobrze. To, że powiedziałem, że nie wolno tak mówić jak pan, to pan mi nie dał dokończyć. Pan generalizuje, że chłopi dostali ziemię, komuna ich kupiła, w związku z tym chłopi byli po stronie komuny, a przeciwko podziemiu niepodległościowemu, albo przynajmniej byli niechętni. Jest to całkowita nieprawda. Prawie wszyscy żołnierze podziemia niepodległościowego to są chłopi. Olbrzymia większość z nich, poza pojedynczymi przypadkami, bo partyzantki miejskiej nie ma, to są ludzie ze wsi. I to nie jest tak, że chłopi byli za komuną, tylko byli oni przede wszystkim byli przeciwko komunie. Wie pan dlaczego? Bo wiedzieli, czym jest ten ustrój. Prosty chłop na wsi wiedział lepiej niż jakiś profesor Kołakowski, który się później tłumaczył, no to takie były czasy, tam wita rozumita. Nie. Partyzantka, to nawet utrwalacze władzy ludowej, czyli ci propagandziści komunistyczni mówili, że to była wojna chłopska. Tak to nazywali. Chłopi wystąpili przeciwko komunie, mimo tego rozdawania ziemi. Jak wyglądało zaopatrzenie? Mamy zupełnie inną sytuację pod okupacją niemiecką i pod nową okupacją komunistyczną. Po przejściu frontu broni jest aż nadto, mundurów, ubrań, czyli odzieży wojskowej, jest, amunicji jest bardzo dużo. Ludowe Wojsko Polskie, czyli żołnierze, współpracuje z podziemiem. Całe jednostki KBW uznawane są za niepewne. Są raporty terenowe, że nie możemy używać KBW do operacji, mimo że to jest przecież wybrana jednostka na wzór wojsk wewnętrznych NKWD tworzona, bo jak się rozpoczyna operacja, to zaczynają przedwcześnie strzelać po gałęziach i obława nie ma sensu. I dlatego wykorzystują cały czas siły NKWD, wojska wewnętrzne NKWD. Tak wyglądało poparcie w terenie dla komuny. Gdyby to poparcie było, ani referendum, ani wybory nie musiałyby być fałszowane. A jakie były prawdziwe wyniki? Dlaczego tego nie chcieli podać? Bo nie mieli tego poparcia. Przecież Stalin mówi, że gdyby nie ja,
gdyby nie moja Armia Czerwona, to was reakcja by tam w kraju czapkami przykryła. On mówił prawdę. To samo mówił Gomułka. Nie możemy dopuścić do wycofania Armii Czerwonej z naszych ziem. Nie mamy kogo postawić na ich miejscu. Oni sobie z tego doskonale zdawali sprawę. Zaopatrzeni. Tam, gdzie były silne siatki terenowe, to jest województwo białostockie, to jest siedleckie, rzeszowskie, znaczna część krakowskiego, znaczna część Kielecczyzny, czyli te tereny bardziej wschodnie, nie ma problemu z zaopatrzeniem, bo to są ludzie, którzy działają na swoim terenie rodzinnym. Kary finansowe na kolaborantów, czyli osoby, które współpracowały z nową władzą. Nie mówię o wydawaniu ludzi, tylko bo za to to były kary śmierci, a to były wyroki. Jeśli ktoś współpracował z NKWD, współpracował z UB, przygotowywał listy do wysyłki, to nie było litości dla takich ludzi. Ale współpraca polegała na tym. Zapisał się do ORMO, zapisał się do PPR-u, agitował. Były 2-3 ostrzeżenia, czasami baty na goły tyłek. To była bardzo dotkliwa kara. Jeśli to nie skutkowało, były tak zwane kontrybucje finansowe albo rzeczowe. I to jest w rozkazach. I to jest wszystko księgowane w podziemiu. Kiedy, komu taką karę nałożono i za co. To nie było tak, że przyszli Kowalski, dawaj ta świnie, bo nam się chce jeść. Choć takie przypadki się mogły zdarzać, ja tego nie kwestionuję. O, pan, był pan wtedy, widział pan to? Zna pan dokumenty podziemia? Zna pan dokumenty podziemia i strony komunistycznej równolegle, żeby to porównać? Opowieści to wie pan, ja znam takie opowieści, że ziemia jest płaska. I teraz jest taka sekta, która mówi, że ziemia istnieje 6000 lat. Bo tak mają napisane. Także można, to można sobie tak opowiadać. To nie... Ja stawiam taką tezę, że tak było. Pan też stawia. Ale to nie jest teza, bo pan... To nie jest żadna teza, bo pan nie ma na to poparcia. Pan mówi, że pan był w terenie i pan słyszał. Byłem w terenie. I był pan w terenie i pan słyszał. Jeśli pan jeździł z ojcem w latach 50. na polowania i ojciec miał broń, to niech pan powie, na jakiej podstawie ją dostał. No nie, ja nie żartuję. Mój ojciec do 89 roku nawet telefonu nie mógł dostać. Nie założyli mu. Za to, że siedział w więzieniu po wojnie jako oficer AK. Nawet telefonu mu nie chciano założyć. A pan mówi, że to powszechnie dawano broń ludziom wtedy, tak? No tak, flintę. Niech pan poczyta ubeckie instrukcje, komu, za co należy się przyznanie broni i wstąpienie do kółka łowieckiego. Kto był szefem takiego koła? Oficer UB. Dobrze. Proszę państwa, zmierzamy tutaj do końca.